2 Rafał Babul, 9 Paweł Tabaczyński, na rezerwie Mateusz Skowroński, Michał Zaremski, Nikodem Matej, Szymon Barszczewski, Nikodem Cejer oraz Dawid Rąbalski. Trenerem drużyny startowej Lubia Dariusz Wójcik. I drużyna gospodarzy dali ultimatum. W ostatnich 3 meczach tego sezonu Torunianie muszą wywalczyć przynajmniej 7 punktów. No więc nie mogą już przegrać do końca dla Elany Torun. Jeszcze jedna więc szansa na bramkę, ale teraz lepiej zachowali się obrońcy. Jeszcze uderzenie, będzie okazja i będzie chyba bramka. Tak jest, 1-0. 9 minuta, a jednak się udało za drugim razem. Ależ teraz radość w barwach Elany Toruń. No i piłka do przodu do Tabaczyńskiego. Teraz złe zagranie tam Parzyszka. Wypuszczony jest Tabaczyński. Zagranie na prawą stronę. Będzie okazja, uderzenie na bramkę i jest 1-1. 37 minuta spotkania. Świetna asysta Pawła Tabaczyńskiego, który odegrał na prawą stronę. Ale jedno złe zagranie w obronie pozwoliło gościom na od razu na zagranie tej piłki i będzie rzut karny! Rzut karny dla Elany Toruń. Faulowany Arkadiusz Makowiecki. W 39 minucie Torunianie ponownie wyjdą na prowadzenie. Uderzenie i 2-1. Michał Żurowski. Strzelcem gola dla Elany Toruń. Bardzo szybko więc Torunianie odzyskują prowadzenie do drugich 45 minut. No i liczymy, że zobaczymy jeszcze może kilka bramek. Liczymy na sporo ładnych, fajnych akcji dla oczu. Na pewno mocno, mocno naciskają. Teraz mnóstwo osób. Proszę! Fatalne zachowanie. W polu karnym zupełnie niepilnowany Kuba Binerowski, grający z numerem 20, w 56 minucie doprowadza do wyrównania. Dośrodkowanie, szansa dla Elany i bramka! 69 minuta, 3-2. Ładne dośrodkowanie z rzutu wolnego. Szansa dla startu w Arlubie. Uderzenie na bramkę i znów musiał interweniować Świtalski. Jeszcze nie koniec. Uderzenie i jest 3-3. 75 minuta. Cóż to się dzieje dzisiaj tutaj na stadionie w Toruniu? Trzeci raz. 3-3. Tak jest. Ostatni gwizdek. W tym spotkaniu z pewnością duży, duży niedosyt kibiców i piłkarzy Elany Toruń. Trzykrotnie Elana dzisiaj prowadziła, ale trzykrotnie nie potrafiła utrzymać prowadzenia.